Z listu do Koryntian. Nie chciałbym, bracia, abyście nie wiedzieli o darach duchowych. Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. Otóż zapewniam was, że nikt pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego nie może mówić: niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Duchu Święty Boże, prosimy Cię, byś raczył zesłać na nas swoje światło. Rozlewaj się w naszych sercach, tu i teraz, na czas tej modlitwy. Potrzebujemy Twoich darów, Twojej mocy i siły. Panie i Ożywicielu, mądrości, przyjdź do serc naszych. Napełnij nas mocą, siłą i odwagą. Zabierz wszystko, co nas rozprasza. Pozwól, byśmy mogli oddawać Ci w pełni chwały. Z listu do Rzymian. Słowo jest blisko Ciebie, na Twoich ustach i w sercu Twoim. Ale jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg go wskrzesił z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Dziś wieczorem jest ten czas, kiedy może po raz kolejny chcemy głośno i wyraźnie wobec świata powiedzieć: Panie Jezu, jesteś moim Panem, jesteś moim Zbawicielem. Tobie oddaję i powierzam moje życie. Może uczynimy to po raz kolejny. Może to nasze wyznanie już jest nie wiadomo które. Ale raz wybrawszy, zawsze wybierać muszę. Jesteś moim Panem, Panie Jezu. Odnam.
Teraz wspólnie odmówimy modlitwę zawierzenia. Tekst jest na ekranie. Jezu, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Wierzę, że umarłeś dla mnie na krzyżu, aby pokonać mój grzech i dać mi wolność, która przynosi pokój. Chcę jeszcze bardziej poznać Ciebie. Wybieram dziś życie z Tobą, by pójść drogą, którą mi wskażesz. Pragnę żyć dla Ciebie i bardziej niż swoją, Twoją wolę wypełniać. Oddaję Ci swoje życie, plany, marzenia, to, co we mnie dobre i to, z czym sobie nie radzę. Jezu, proszę, zostań z nim. Moim jedynym i wyłącznym Panem. Prowadź mnie, bo nie chcę błądzić, chodzić bez celu, ale chcę żyć tak, jak Ty chcesz, abym żył. Ogłaszam Cię dziś Panem i Królem mojego życia. Amen. Więcej, tylko byś był, nic więcej.
Z Ewangelii według świętego Jana. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego ponieważ mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Powiedzieć za Tomaszem w zachwycie: Pan mój i Bóg mój. Piękne. Ale Panie nasz, jakże często musisz brać te nasze ręce i wkładać do swoich ran, pokazywać jak niewidomemu, prowadzić jak małe dziecko za rękę, bo się w tym wszystkim gubimy, bo ciągle nam się wydaje, bo ciągle mamy swoje zdanie. I kiedy w swojej mądrości już jesteśmy na ziemi, kiedy w tym swoim mądrym postrzeganiu świata dochodzimy do ściany, Ty przechodzisz mimo drzwi zamkniętych, mimo tego naszego odcięcia od wszystkiego i pokazujesz przebite ręce i bok. I wtedy jakoś na nowo się nam otwierają oczy. I dochodzimy do wniosku, że to takie proste, powiedzieć Tobie, mój Panie, Pan mój i Bóg mój. I wszystko. I nic więcej. Proste, a jednocześnie tak trudno się na to zdobyć. Tak często dochodzimy do tego po wielu jakichś doświadczeniach, jakże bolesnych, raniących nas i naszych bliskich. Pan mój i Bóg mój. Powtarzajmy to zawsze wtedy, kiedy jest nam trudno, kiedy nie wiemy jak, kiedy nie potrafimy znaleźć odpowiedzi, kiedy logika nam wysiada, kiedy nie ma prostych rozwiązań. Pan mój i Bóg mój. I nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym. Thank you.
Z Ewangelii według świętego Jana. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Panie, zawsze chciałem Cię zapytać, czy te trzy razy dla Piotra, czy kochasz mnie, to w odpowiedzi na te potrójne: nie znam tego człowieka. Myślę, że tak. Myślę, że każde nasze: nie znam tego człowieka. Nie. Nie chce mi się. Nie będę służył. Nie będę wierny. Każde te nasze odejście muszą być odkupione odpowiedzią na Twoje pytanie, które ciągle mi zadajesz. Czy kochasz mnie? Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że w głębi serca kocham Cię. I mimo tego, że na co dzień czasami nie widać tej gorącej miłości, to ona tam jest. I bardzo Ci dziękuję, że zadajesz to pytanie, bo ono mnie jakby na nowo stawia w pion. Ono wybija z takiej codzienności, takiej szarości, może jakiegoś takiego przyzwyczajenia, może nawet do jakichś kompromisów ze złem. Czy kochasz mnie? I uśmiechasz się miło i serdecznie, z miłością. I za Piotrem po raz któryś może w naszym życiu: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kochamy. Jesteś.
Bogiem i Panem. Chcę w słowach tej modlitwy właśnie to potwierdzić, że Ty jesteś najwyższy, Ciebie wywyższam. Ty jesteś moim Bogiem i Panem. Powiedz sercu, kocham Cię, Jezu. Niech Twój tron, Panie, wznosi się nad moim życiem. Niech Twój tron będzie zawsze dla mnie najwyższy. Chcę codziennie Ciebie wybierać. Kocham Cię, Jezu. Chcemy Cię wywyższać, Panie, i uwielbiać w tej Twojej obecności tu i teraz, w każdym czasie, w każdym dobru, które zsyłasz na nas, w każdym z Twoich natchnień. Za wszelkie dary i łaski, które na nas nieustannie zlewasz, za wszelkie dobre natchnienia i podpowiedzi. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Jeśli chcemy Pana Boga uwielbiać, dziękować Mu, to można tu i teraz. Można głośniej, można tak, żeby słyszeli przynajmniej sąsiedzi. Uwielbiajmy Pana Boga. To jest ten czas i to miejsce. W naszych rodzinach bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. W ciągłej tęsknocie za Tobą. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie.
Bądź uwielbiony, Panie. W tym planie, który masz na nasze życie, który jest dla nas drogą do szczęścia wiecznego. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Jak przedziwnie nas stworzyłeś, każdego innego, każdego innej barwy, innego smaku, innego pomysłu. W tych Twoich nieskończonych pomysłach na tworzenie, niespotykanie niepowtarzalnych ludzi. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Nasz Pan i Król, od
Ziemio, raduj się, Ziemio, raduj się. Jak wielki jest Bóg, jak wielki.
Światłości świata, co zeszła w mą ciemność, otwarła me oczy na si. Piękno, co serce zbudziło zachwytem, nadzieją mych z tobą dni. Światłości świata, co zeszła w mą ciemność, otwarła me oczy na si. Piękno, co serce zbudziło
szepcząc: Pan mój i mój Bóg, jesteś tym pragnieniem wszystkim, co jest cenne. Zachwyca mnie cudowność Twoich Król wszystkich dni, Ty wyższy nad nami.
Matko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swojej nas powiela, Synowi swojej nas polega.